Dzisiaj w Strzelińskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy powiatowy konkurs wiedzy o starożytnym Egipcie. Konkurs ten to taki wspólny pomysł Strzelińskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowego Centrum Dydaktyki w Strzelinie. Autorem wszystkich pytań, z którymi tutaj zmagali się dzisiaj uczestnicy tego konkursu, był pan Jacek Dziedziński, nauczyciel historii z Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Cieszymy się bardzo, że pierwsza edycja naszego konkursu spotkała się z dosyć dużym zainteresowaniem. W naszym konkursie wzięło udział 18 uczniów z większości szkół gimnazjalnych na terenie powiatu strzelińskiego. Pytania konkursowe ułożone w formie testu, jak mówili sami uczestnicy, nie były zbytnio łatwe. I teraz tak, jak przedstawiają się laureaci? Otóż komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich testów wyłoniła laureatów. Pierwsze miejsce otrzymał Mikołaj Partykowski, drugie miejsce Natalia Macała, trzecie miejsce ex aequo Anna Kuchta i Zuzanna Szymczyk. A więc myślę, że konkurs można uznać za udany. Już uczniowie zostali zaproszeni na drugą edycję tego konkursu, który odbędzie się w przyszłym roku.